A gościem poranka wnet Piotr Miller, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja posłuchaj tylko. O właśnie, poprawię mikrofon i wszystko przez panią poseł wcisła. To się wyjaśni na koniec naszej rozmowy. Czwarte miejsce, pierwszy wynik, mandat z województwa pomorskiego. Szczęście czy zaskoczenie, panie pośle? Szczęście i zaskoczenie, bo szczerze mówiąc nie spodziewałem się tego, choć oczywiście kampanię wyborczą prowadziłem taką, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik, ale jednak robienie pierwszego wyniku z czwartego miejsca jest raczej zadaniem trudnym. Osobisty sukces czy sygnał generacyjny? Nie odbieram tego jako sygnału generacyjnego, chociaż oczywiście wyborcy też pokazują, że chcą mieć różnorodność partii, w sensie, że mieć i doświadczone osoby, które wiele lat były parlamentarzystami, jak i osoby też doświadczone, no bo ministrem byłem 6 lat, ale nieco młodsze, może patrzące z innej perspektywy. Natomiast Dolny Śląsk, Michał Dworczyk, Pomorze, pan poseł, Warszawa, Tobiasz Bocheński, to niewiele brakowało, żeby przeskoczył panią Gosiewską, Wielkopolska, Marlena Maląg, Podlasie, Adam Andruszkiewicz, mogę wyliczać dalej. No Waldemar Buda się dostał tak, też. Tak, Łódź, Waldemar Buda, jasne. No, faktycznie wyborcy, może inaczej powiem w ten sposób. Ja cieszę się, że wyborcy coraz bardziej świadomie podejmują decyzje pod kątem wyboru na listach. To znaczy, że bez znaczenia, czy ktoś jest na jedynce, czy na innym miejscu, ma szansę rzeczywiście zostać eurodeputowanym, czy posłem do Sejmu, nawet jeżeli nie kandyduje z pierwszego miejsca, nawet przy jednym mandacie. Bo to oznacza, że się zaczyna pojawiać jakaś konkurencja po prostu w każdej partii politycznej, a to jest dobre, szeroko mówiąc, dla demokracji. Wiele osób mówi, to jest sygnał do kierownictwa partii, sygnał do Jarosława Kaczyńskiego. Trzeba odmłodzić partię. Kolejny zresztą sygnał, o tym pisał chociażby Marcin Palacz. No ale wie pan, no, pan prezes wrzucił te wszystkie osoby na listy wyborcze po to, żeby walczyły. W związku z tym no, te, które faktycznie zrobiły kampanię lepszą lub prowadziły po prostu przez lata działalność w terenie, to taki efekt osiągnęły i tyle. No, ten proces się odbywa troszeczkę... Są na listach, ale Marcin Palacz mówi, gdyby były na jedynkę, gdyby były lokomotywami wyborczymi, to PiS by wyborów nie przegrał. Przegrał je na własne życzenie. Nie wiem tego, czy to tak by mocno zmieniło. No jaka jest pana opinia? Nie wiem, czy to by zmieniło, bo z drugiej strony, wie pan, to, że my trochę byliśmy właśnie osobami, które goniły, że tak powiem, z tylnych pozycji, też powodowało, że mieliśmy dużą mobilizację, prawda? W związku z tym jakby, a tak to niektórzy, jak są na jedynce, że tak powiem, przygasają. Więc trochę ta strategia wrzucenia osób ambitnych, które no, chcą powalczyć o mandat nieco dalej, ale z takim przekonaniem, że powalczą, też daje efekt pozytywny, więc tutaj nie bawię się w jasnowidza, czy wynik byłby lepszy, czy gorszy. Natomiast ta różnica nie jest też taka duża, żeby... Osobisty sukces, ale partia przegrywa. Jarosław Kaczyński nieraz mówił przed wyborami, celem jest zwycięstwo. 10. zwycięstwo z rzędu. Tego zwycięstwa, jak już mówimy, od prawie tygodnia, od poniedziałku nie ma. Tak, celem było to i to w tym sensie no, mogłoby być lepiej. Natomiast jak patrzę na wynik procentowy, no to 36%. To jest więcej niż mieliśmy jesienią zeszłego roku. Więcej niż mieliśmy w wyborach samorządowych. W związku z tym procentowy udział wyborców Prawa i Sprawiedliwości wzrósł. To jest pierwsza rzecz. Wszystko fajnie, tylko Platformie wzrósł jeszcze więcej. Tak, ale kosztem trzeciej drogi. I gdyby dzisiaj te wybory przeliczyć na wybory do Sejmu, to ta aktualna koalicja rządząca nie miałaby większości parlamentarnej. No więc w tym sensie coś się zmienia, aczkolwiek oczywiście musimy zrobić coś więcej, żebyśmy mogli wrócić na pozycję lidera. Świętokrzyskie, podlaskie, małopolskie, podkarpackie, co te cztery województwa łączy? Nie wiem, szczerze mówiąc. Największy spadek frekwencji do wyborów. No, to faktycznie. Wasze bastiony. Element mobilizacyjny jest dużym wyzwaniem. Co nie zagrało? Platforma swoich zmobilizowała, a wy? Wie pan, nie jestem w stanie odpowiedzieć prosto na to pytanie. Wydawało mi się, że w szczególności ostatni tydzień powinien zmobilizować to, jak się zachowywał rząd w sprawach bezpieczeństwa, że to powinno być takim bodźcem do tego, żeby jednak pójść na wybory, w szczególności na ścianie wschodniej. To się nie stało w takim zakresie, jak można było się spodziewać. Więc musimy tutaj jakieś głębsze wnioski wyciągnąć. Nie wiem tego, po prostu na ten moment to są analizy, które trzeba z liczbami zrobić i też z głębokim badaniami fokusowymi. Pan nowy europoseł ma bardzo mało wniosków. Myślę, że pan przyjdzie po 4 dniach i już powie, listy powinny być lepsze albo gorsze, albo idealne. To nie zagrało, tu nie zagrało. Różnica pomiędzy osobami, które chcą dokonać rzeczywistej analizy, a rzucać swoje, że tak powiem, takie wolne przemyślenia, no właśnie jest taka. Znaczy, wnioski trzeba wyciągać na faktach, liczbach, rozmowach, a nie emocjach. No i w związku z tym to jest ten czas, który... Ale ten wynik zmusza do realnych... Znaczy,
Kaczyński powiedział, że trudno tutaj mówić o jakiejś wielkiej przegranej, ale może jest tak, że powinien zmuszać do rewizji stanowiska. Ja uważam, że przede wszystkim te osoby, które miały dobry wynik wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, rzeczywiście to jest potwierdzone, że w wielu powiatach, że na przykład tam przyrost mają większy i tak dalej, że powinny też wziąć współodpowiedzialność za kierowanie strukturami partii w terenie. Mówię tutaj o strukturach wojewódzkich, prawda? W sensie, czy tam wiceprzewodniczącymi do spraw okręgów zostać, prawda? Żeby pokazać, że te osoby zostały docenione, a przede wszystkim one mają świeżą legitymację wyborczą i sejmową i dobre wyniki do Parlamentu Europejskiego i to może, to też mobilizuje wyborców, nowe osoby, które mogłyby się zapisać do partii, bo to też jest ważne. My musimy zacząć otwierać się z partią, jeżeli chodzi o zapisywanie nowych członków, no bo to jak jest się patrzy, tylko partia Razem, tylko Ruch Narodowy w sensie są otwarte na nowych członków, pozostałe partie jakby unikają zapisów. W sensie, taka jest praktyka. Prowadzą taką aktywną kampanię na rzecz przyjmowania do partii. I mi tego też brakuje. W sensie uważam, że my powinniśmy... Ale to partia jest skostniała, tak można powiedzieć? Myślę, że przez to, że jest wielu członków partii, każdy już ma jakąś pozycję w dużej partii politycznej, no to siłą rzeczy zawsze jest mniejsza ochota do tego, żeby taki proces prowadzić. Przynajmniej u niektórych. Natomiast mamy statutowo kiedyś, pamiętam, to zmienialiśmy statut partii. Jest taki status członka, znaczy taki powiedziałbym przedsionek do członkostwa partii, to jest sympatyk Prawa i Sprawiedliwości. Sformalizowana też kwestia. Ja uważam, że tu na przykład powinniśmy to mocniej zaktywizować. Po to, żeby to był właśnie taki przedsionek po weryfikacji, prawda, czy ktoś jest ideowo po naszej stronie, żeby szef gabinetu prezydenta Marcin Masarek mówi tak, czy PiS wyciągnie wnioski po tym, jak nie wyciągnęli wniosków po wyborach parlamentarnych, wątpię. Wyciągnijcie wnioski. Jestem większej wiary człowiekiem w tym zakresie. Może dlatego, że jestem w partii, próbuję ją też od środka zmieniać. A pan minister Mastalarek mówi, ja jestem sympatykiem, wyborcą tej partii od wielu lat. Cieszy mnie to bardzo. Mam nadzieję, że to się nie zmieni, tym bardziej, że partia jednak, jestem głęboko przekonany, wewnętrzne korekty też dokona. Panie pośle, jak będzie wyglądał nowy... A nie, to jeszcze przy partii jesteśmy na wieczorze wyborczym. Jarosław Kaczyński mówił o zjednoczeniu. Co miał na myśli? Co my musimy szukać wszystkich środowisk politycznych, które są, że tak powiem, w pobliżu Prawa i Sprawiedliwości. Mamy i Odnowę, mamy i Suwerenną Polskę, mamy i wiele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, żeby zastanowić się, w jaki sposób zintegrować to środowisko, niekoniecznie jako jedna partia, bo to nie o to chodzi, ale obóz Zjednoczonej Prawicy. Czy pan... Odnowa i Suwerenna Polska nie wejdą do Prawa i Sprawiedliwości? Tego nie wiem. A to jest na stole? Nie wiem, czy taka opcja jest na stole. Ja nie jestem jakimś zwolennikiem tego, żeby akurat konsolidować w taki sposób, że pod jeden szablon. Bo niech pan sobie przypomni, w 2015 roku Zjednoczona Prawica wygrywała wybory, dlatego że właśnie miała Prawo i Sprawiedliwość, wtedy partię Jarosława Gowina, partię Zbigniewa Ziobry, całą masę różnego rodzaju stowarzyszeń, organizacji i to, te wszystkie partie szły pod jednym szyldem Prawa i Sprawiedliwości, ale jednak były upodmiotowione, indywidualne. Szyld powinien się zmienić. Prawa i Sprawiedliwości? Nie mam takiego jakiegoś głębokiego przekonania. Można rozważyć ewentualnie w przyszłości decyzję, jeżeli by właśnie do jakiegoś zjednoczenia na prawicy doszło, żeby sam komitet wyborczy miał inną nazwę. Ta koalicja obywatelska zrobiła de facto, prawda? I to można byłoby się na tym zastanawiać. Natomiast za zmianą samej nazwy partii tu jestem sceptyczny, bo wie pan, budowanie czyli brandu... Czyli partia zostaje, ale będzie nowy brand, być może nowa lista. Mógłby być na przykład. To jest jedna z opcji oczywiście, bo wtedy to też zachęca do tego, żeby inne środowiska do nas dołączały, prawda? Bo no, one czują się nieco bardziej podmiotowe dzięki temu. Jacek Kurski mówi biało-czerwoni. Podoba się, powiem, ta nazwa? Biało-czerwoni. Wielokrotnie na meczach krzyczeliśmy, więc myślę, że wielu się podoba taka nazwa. Tak, mi się akurat podoba ta nazwa. Stowarzyszenie też zostało założone jakiś czas temu właśnie o takiej nazwie. Myślę, że oddawałoby też ducha tego, co właśnie no, te środowiska prawicowe by widziały, czyli właśnie walka o biało-czerwone interesy. A skoro przy Jacku Kurskim jesteśmy, kto właściwie odpowiadał za tą kampanię w PiS-ie? Nie wiem, czy pan jako były rzecznik rządu, członek wielu sztabów wyborczych orientuje. W sztabie wyborczym. W tym nie, to prawda. Tak, pomagałem. Nie wiem, no wiele osób pomagało w kampanii wyborczej. Przecież ale zabój jest tak, że jest zadanie, jest lider. W wyborach do parlamentu to był pan premier i Joachim Brudziński. Tak, tak. Ja też byłem wtedy w tamtym sztabie. Tak, były tak. Dwie wiodące osoby. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak wyglądał podział obowiązków. My tylko wspomagaliśmy. Tylko jako dziennikarz mam później powiedzieć, to pan odpowiada za tą kampanię, czy nie pan? Co, no, indywidualna odpowiedzialność oczywiście w takich sprawach jest kusząca, natomiast generalnie praca w polityce
co jest pracą grupową. I ja wiem, że często jest taka chęć jakby symbolicznego ścięcia głowy komuś, prawda, że tutaj 1% zabrakło, ale to nie jest dobra droga. Nie znaczy, będzie ścinania głów. Nie, nie, wie pan, to jest praca zespołowa i tak szuka się czasami takich kozłów ofiarnych, nie szedłbym tą drogą w tej chwili. Piotr Müller, świeżo upieczony europoseł Prawa i Sprawiedliwości, naszym gościem. To jeszcze trochę zostaniemy w kraju. Powiedział pan wczoraj, że Konfederacja rozpycha się na prawicy i jest dla PiS-u, może być dla PiS-u zagrożeniem, a z drugiej strony pan Tadeusz Morawiecki na wieczorze wyborczym już snuł konkretne plany koalicyjne z Konfederacją. Ja rozumiem, dlaczego pan premier to powiedział, żeby pokazać, że są możliwości przyszłości dyskutowaniu o innym wariancie politycznym, koalicyjnym niż ten, który jest w tej chwili, prawda? Tym bardziej, że te wybory pokazały, że właśnie aktualna koalicja nie miałaby większości przy tym poparciu. Natomiast podtrzymuję swoje słowa, że jest moją obawą to, w jaki sposób Konfederacja porusza się po prawej flance, bo oni często w taki, wie pan, dosyć wygodny sposób mówią tam PiS, PO, jedno zło, prawda, powtarzają tego typu slogany, co jest wczoraj bardzo gościem oczywiście... Wczoraj była Anna Bryłka i bardzo ładny bom odpowiedziała, że na wynik Konfederacji zapracował Mateusz Morawiecki. No, no właśnie, bo podpisywał Zielony Ład, bo podpisywał centralizację, nowe podatki europejskie. Co oczywiście jest nieprawdą. Nie podpisywał Zielonego Ładu, bo były dyrektywy i rozporządzenia, przeciwko którym głosowaliśmy. Już 100 razy to powtarzaliśmy. Natomiast Konfederacja właśnie na tego typu sformułowaniach będzie się tuczyć, to poparcie będzie próbowała tak budować. Zobaczymy, co będą robić w Parlamencie Europejskim, bo ta polityka europejska jest dużo bardziej skomplikowana niż się wydaje. I dlatego uważam, że oni będą naszym kosztem próbowali tego typu slogany powtarzać, a ludzie z racji na to, że nie będą się doktoryzować o tym. Jeszcze raz? Główny rywal. Nie, głównym rywalem jest Platforma Obywatelska. Nie, nie, no to jakby ja w ten sposób nie patrzę na Konfederację. Oni oczywiście konkurujemy. Ale Platforma nie zabiera wam elektoratu, a Konfederacja ja wiem, owszem. Wiem, że nie zabiera, ale jakby no jest różnica. Właśnie to jest, myślę, że też problem właśnie podejścia Konfederacji. Oni uważają nas za swoich głównych konkurentów, bo chcą się żywić nami, a my uważamy Platformę Obywatelską za głównych konkurentów, dlatego że chcemy dobrze dla Polski. A Konfederacja wiemy, że Tusk za nie może dalej rządzić. Koalicjantów? Jeszcze raz? Za koalicjantów Konfederacji uważacie? Czy za możliwych w tym sensie. W różnych wariantach różne są możliwości, natomiast do czasu wyborów zawsze najpierw walczy się o swoje poparcie, potem żeby rozmawiać z potencjalnymi koalicjantami. Nie chciałbym dzisiaj mówić, że to nasi koalicjanci, bo to też jest, wie pan dlaczego... A premier też... nie ma oporu. No właśnie, ja nawet rozmawiałem z premierem na ten temat i ja wiem, dlaczego on to powiedział, bo tak jak mówię, też musi być pokazana nadzieja na to, że Donald Tusk będzie odsunięty od władzy, natomiast nie chciałbym, żeby niektórzy myśleli, że a, to sobie zagłosuję na Konfederację, bo i tak w przyszłości będą z PiS-em, to prawie to co samo, prawda? No nie chciałbym, żeby tak myśleli, bo to nie jest to samo. To jest inna polityka, inne podejście. A z drugiej strony inny ważny polityk PiS-u, Jacek Sasin, wróży zupełnie inny sojusz z PSL-em. Do tego samego dnia panowie w zasadzie dwa różne sojusze nam naszkicowali. Jest szansa na zmianę rządu w tej kadencji? Myślę, że jest. To wszystko zależy w dużej mierze od wyborów prezydenckich w przyszłym roku, bo to też jest istotne, jak ten rząd będzie miał możliwość realizacji swoich planów, ale ja uważam, że głównym problemem nie jest też weto prezydenta potencjalne, tylko to, że oni sami nie mogą się dogadać na żadne podstawowe ustawy. I te wybory dadzą jeden efekt polityczny, który już widzimy w tym tygodniu. To znaczy, że każda z tych formacji politycznych będzie walczyła swoją wyrazistość, w związku z tym będzie musiała się bardziej kłócić w tej koalicji. Lewica już mówi, że rzekomo związki partnerskie będą przyjęte, prawda? Różnego rodzaju inne ustawy będą zaraz na stół rzucane i oni o to będą się kłócić. I dlatego myślę, że w tym sensie zmiana rządu jest możliwa albo jakieś takie duże napięcie, które wywoła wcześniejsze wybory. Ale dopiero po wyborach prezydenckich. Tak, raczej tak. Chyba, że kłótnia w tym obozie spowodowałaby jakieś duże napięcia dotyczące kandydata na prezydenta. Szymon Hołownia, wiemy, ma ambicje prezydenckie, ale myślę, że jednak chęć władzy będzie ich trzymała jeszcze w całości przez ten czas, aczkolwiek w całości w sensie formalnej, bo w sensie tego, co będą robili, to żadna całość nie będzie. Ale jak rozumiem, po wynikach wyborów do Europarlamentu stał się pan pod tym względem z waszego punktu widzenia, czyli PiS-u, optymistą, że ten układ może w tej kadencji się rozpaść. Tak, dokładnie tak. Dlatego, że widzę, co Donald Tusk robi z trzecią drogą. On dokładnie realizuje, przypomnijcie sobie, szanowni państwo, rok temu, gdy były układane listy do parlamentu, Donald Tusk jeszcze mniej więcej pewnie na tym etapie, maj, czerwiec, był na etapie zmuszenia, dosłownie walcem jechał cały liberalny świat medialny w Hołowni, że ma być jedna lista.
Jedna lista. I Donald Tusk dzisiaj po roku dokładnie scenariusz ten wdraża w życie. Jedna lista. Będzie presja medialna na Hołownię, będzie presja polityczna tych wszystkich ludzi, że ma być jedna lista pod wodzą Donalda Tuska. I Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz oczywiście nie mogą sobie na to pozwolić, bo to ich polityczna śmierć. Ale Donald Tusk ten plan realizuje rok później dokładnie jako ogłaszał. Mateusz Morawiecki, wicepremierem od gospodarki w rządzie Kośniaka-Kamysza, to jest możliwy scenariusz tej kadencji? Wie pan co, ja uważam, że to jest jedna z propozycji, która przy jakimś przesileniu rządowym byłaby do wzięcia. W tym sensie, że tylko to musiało być jasne programowo, w kontekście też unijnych spraw i tak dalej. I taka propozycja otwierająca na środowisko PSL-u, po to, żeby no Donald Tusk, szkodnik po prostu w polskiej polityce, nie rządził, na jakieś kompromisy przejściowe, zaznaczam, można byłoby pójść. Mateusz Morawiecki to jeszcze ma inną możliwość, zostać prezydentem. To, czy będzie kandydował na prezydenta pan premier, to jeszcze decyzja przed nami. Nie... Sondaże dają mu solidną tak, drugą turę. Tak, to prawda, aczkolwiek jak często rozmawiam z premierem, on podkreśla, że realna władza zmieniania Polski, reformowania jest w rządzie. I on chciałby zostać ponownie premierem, tak? Ale oczywiście no, najwyższy urząd w państwie jest też bardzo ważny. W związku z tym, jeżeli by partia tak zdecydowała, to myślę, że pan premier by się podjął tej misji, ale... No, ale z niewolnika nie ma pracownika. Ktoś woli być prezydentem, to może nie będzie tak bardzo walczył o ten pałac prezydencki. Nie no, jeżeli by startował, to akurat, co jak sobie premiera z nami, byłoby praca od rana do wieczora, a właściwie od rana do rana. A ktoś inny? Zdaje się, że już wspomniany pan Mastalarek jest gotowy. Czy namawiają go przynajmniej tak? Wie pan co, ja powiem w ten sposób. Do wygranej w wyborach trzeba mieć aparat struktur w całym kraju, aparat partii politycznej, dużej partii politycznej. Inaczej to absolutnie nie ma szans. Po prostu. Marcin Mastalarek, nie, jak widać, nie będzie wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość na kandydata, więc w tym sensie no, nie wróżę sukcesu. A pojawiają się inne kandydatury, Jacek Siewiera, Dorota Gawryluk, ta giełda ruszyła już na to. Kandydaci no, nie z PiS-u, prawda? W związku ale z tym, mogą mieć poparcie. No nie wydaje mi się. Nie ani minister Siewiera, ani nie. Redaktor Gawryluk, nie. Kandydatka PiS-u nie. To jednak będzie partyjna. A Beata Szydło? Jeżeli pani premier by chciała kandydować, to dlaczego nie? Natomiast pracowałby nie wiem, pan w kampanii Beaty Szydło? Oczywiście. Oczywiście bym będę pracował w każdej kampanii naszego kandydata na prezydenta. A byli premierzy w tym kontekście, to oczywiście są w ogóle dobrymi kandydatami, no bo mają obycie, doświadczenie. Natomiast też w polskich warunkach oczywiście byłym premierom pewnie trudno walczyć o taki urząd, bo często też no, mieli trudne zadania związane z rządzeniem, przez to część osób może mieć jakieś żale z tego okresu. To już ostatnie nazwisko, które zapytam, Patryk Jaki. Wie pan co, żeby wyrządzić, żeby w kontekście prezydenckich wyborów pan pyta, żeby wygrywać wybory prezydenckie, my musimy zdobyć 50% głosów plus jeden. I w związku z tym moim zdaniem kandydatem na prezydenta w Polsce z naszego obozu politycznego nie może być osoba, która jakby działa bardziej na prawo, tylko musi być otwierająca na centrum też. I w związku z tym, jak Patryka znam, to jest raczej osoba, która jest bardzo tutaj po prawej stronie, prawda, ale no nie będzie to osoba, która będzie zachęcała takich neutralnych, niezdecydowanych ludzi do tego, żeby zagłosować na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Ogólnie poszukiwania na kandydata PiS-u trwają. Proszę wysyłać @pis.org kandydaci, CV. Maile, CV. Będą pewnie w partii wybierać, może przez losowanie. Nie no, może aż tak to nie. Piotr Miller, zaczęliśmy od Europarlamentu, może skończ. Przecież dwa słowa o tym Europarlamencie. Powiedzmy, wyprzedził pan między innymi Annę Fotygę. Będzie pan równie skuteczny jak pani minister w Europie? No tego to nie wiem. Nie dam takiej gwarancji. Może po latach tak. Natomiast pani minister to jednak właśnie była minister spraw zagranicznych i naprawdę bardzo szanowana osoba w Parlamencie Europejskim, na arenie międzynarodowej. Więc będę się oczywiście starał, aby godnie pani minister zastąpić. A korzystając z okazji, chciałem też pani minister bardzo podziękować, bo naprawdę to ostatnie 10 lat w parlamencie i wcześniej to bardzo dobra praca na rzecz uświadamiania w ogóle Europy o zagrożeniach w Europie Środkowo-Wschodniej, również w kontekście Rosji. W czasach, gdy jeszcze, że tak powiem, na Zachodzie uważali Rosję za prawie że najlepszy przyjaciół. Bo z całym szacunkiem będziemy mieli trudne zadanie. Nie ma profesora Legutki, nie ma profesora Krasnodębskiego, nie ma Jacka Saryusz-Wolskiego, nie ma tak. Anny Fotygi. Wiele osób się pyta,
co, kto tam będzie pracował, kto tam zna te korytarze, to sami noworysze europejscy. No, wie pan, no, jednak ja też byłem w rządzie z premierem Morawieckim i no, poznałem przynajmniej, myślę, że osobiście w rozmowach z 40 czy 50 premierów i prezydentów, znam ministrów w całej Europie, no bo my po prostu regularnie się spotykaliśmy. W związku z tym to know-how akurat z kancelarii premiera będzie mi bardzo przydatne. Jaką pan widzi dla siebie rolę w Europarlamencie? Zobaczymy, jakie będą przydziały do komisji, bo oczywiście to, że jestem pierwszą kadencję, oznacza, że będę musiał mocno powalczyć o takie komisje, które bym chciał. Więc zobaczymy, ale tak czy tak ponad tym przydziałem komisyjnym jest kilka kwestii. Jedna to jest kwestia energetyki, w szczególności energetyki jądrowej na Pomorzu, niezwykle ważnej, ale no dla całego bezpieczeństwa Polski. Druga kwestia, kwestie rolnicze. Akurat też moi teściowie są rolnikami, w związku z tym powiem panu, że tak już zupełnie wprost, że od kilku lat dużo bardziej rozumiem, jak wygląda funkcjonowanie rolnictwa dzięki temu i jakie problemy generują te regulacje unijne. No i kwestia traktatowa. Jestem prawnikiem, w związku z tym wszelkie rozszerzanie kompetencji, rozpychanie się instytucji unijnych, na każdym kroku po prostu trzeba będzie to stopować. No jeszcze zanim będą komisje, może jednocześnie trzeba będzie walczyć o frakcję, która być może wam się rozejdzie. Giorgia Meloni ma większą od was reprezentację w EKR-ze. Jest bardzo mocno kuszona, jak powiedział kiedyś pan prezes Kaczyński. Giorgia Meloni gra bardzo sprytnie w Europie. Tak, no zobaczymy, bo faktycznie były jakieś próby przekonania pani premier Meloni, żeby do IPP poszła. Żeby się frakcja rozejdzie. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Teraz trwają rozmowy na ten temat właśnie w tym tygodniu, bo to mogę zdradzić, ale finał tych rozmów będzie widoczny pewnie w przyszłym tygodniu. A jaki może być finał potencjalny? Nie, no mam nadzieję, że pani premier Meloni, jej frakcja zostanie u nas, tak? I wtedy też będziemy... Tylko wtedy ona będzie wiodąca, nie wiem. Ale wie nie pan, macie to... rządu, macie mnie europosłów. Rozumiem, ale no, i ona ma rząd i ma europosłów, w związku z tym oczywiście będzie może, być może we frakcji ważniejsza, ale to jakby to są kwestie ambicjonalne już. Mnie interesuje to, czy frakcja będzie wpływała na politykę unijną, tak? A to, czy będzie Włoch szefem frakcji, czy Polak. Oczywiście wolałbym, żeby to był Polak. Natomiast no, jestem w stanie się pogodzić, jeżeli wspólnota poglądów będzie. A z drugiej strony pamięta pan pierwsze ważne głosowanie 5 lat temu europosłów PiSu? 5 lat temu, nie wiem. EKR także Giorgia Meloni wówczas była przeciwko pani Ursuli, a wy byliście za. Poza profesorem Krasadencji, który był przeciwko, żeby była jasność. Tak, i pamiętam dokładnie też, wie pan co, powiem w ten sposób. Może bo teraz może będzie podobnie, bo też będzie takie, że będzie od was zależeć. To są inne okoliczności. Wiemy doskonale, jak von der Leyen już funkcjonuje. Wtedy tego nie widzieliśmy, a przypomnę wszystkim, bo to łatwo oczywiście wyprzeć z pamięci, że wtedy głównym kandydatem i prawie wybrany był Frans Timmermans. I dzięki temu, że premier Morawiecki wtedy zbudował koalicję blokującą, to alternatywie pojawiła się Ursula von der Leyen. I dlatego ona została wybrana, nie dlatego, że jest taka świetna, tylko dlatego, że była przeciwwagą dla no, wariata, powiedzmy sobie wprost, a teraz Fransa Timmermansa. Będzie? Teraz będziecie bardziej asertywni, czy będziecie się włączyć w tą układankę europejską, którą podobno układa Donald Tusk. Tak, tak, Donald Tusk, rozumiem, no tutaj już Donald Tusk nie radzi sobie w Polsce, ale za to układa puzzle w Europie. Oczywiście, że będziemy chcieli się włączyć w to, bo pamiętajmy o tym, że na koniec też jeszcze Parlament Europejski ma rolę w przypadku też później komisarzy, w związku z tym no, to będzie na pewno istotne, natomiast no, do tego musimy wiedzieć, jaka będzie finalnie frakcja. I zobaczymy, co będzie już w tym tygodniu, jak rozumiem, się okaże. W tym, no przyszłym, raczej przyszłym. 7 dni. Mam nadzieję, no wie pan, niestety posiedzenie parlamentu w połowie lipca dopiero, więc do tego czasu zawsze są pewne niepewności. No ale chcemy pan pojedzie wcześniej do Brukseli, trzeba mieszkanie wybrać. Trzeba przede wszystkim zapoznać się w ogóle z takimi technicznymi aspektami biurokracji brukselskiej, bo jak się okazuje, ona zwiększa niż myślałem. A już dużo o niej złego myślałem, więc... No dobrze, na koniec pan premier zostaje się sam w Polsce. Pan nie. odjeżdża Waldemar Buda, odjeżdża do Brukseli Michał Dworczyk. Panie redaktorze. Trzech muszkieterów premiera Mateusza Morawieckiego odjeżdża, zostaje sam. Klub parlamentarny jest duży i wspólnie działa to primo, a druga sprawa, że my regularnie będziemy w Warszawie, bo żeby dobrze politykę w Brukseli też robić, to trzeba wiedzieć, co jest, jakie potrzeby wynikają z krajowej polityki. A co będzie pan cały czas w Warszawie? Nie zabierze pan żony nie, no, do Brukseli? Krążył, no nie, no to jest niestety, no krążenie po prostu. I będę i w Warszawie, i będę w Brukseli, i będę przede wszystkim też na Pomorzu. Są tacy europosłowie, którzy pakują manatki, 5 lat mieszkają w Brukseli, nie. A może i dłużej, jak mają reelekcję. No trudno, będę dużo jeździł, ale muszę być i w Warszawie, i na Pomorzu też. Ja tym mówił Piotr Miller, świeżo ubiegany europoseł z Pomorza Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, dziękuję. Dziękuję i bardzo. Gratuluję wyniku raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Godzina 8:36 trwa poranek w net, a w poranku w net w tej chwili muzyka, ach, niech zagra Blondie, a zaraz potem wróci Jaśmina Nowak.